67-letnia kobieta zginęła na miejscu przy Alei Krakowskiej w Warszawie w okolicach lotniska imienia Fryderyka Chopina po potrąceniu przez autobus. Ten sam autobus, który znajduje się za moimi plecami, to jego kierowca potrącił kobietę na pętli autobusowej, a później przekraczał kolejne barierki właśnie w okolicach Alei Krakowskiej. Stąd te potężne zniszczenia. Autobus sam jest teraz odholowywany do analizy, będzie sprawdzany pod kątem technicznym, pod kątem tego, czy mogło coś zawieść w samym pojeździe i czy mogło to być przyczyną wypadku. Na ten moment, jeśli chodzi o samą policję i ustalenia, znamy tylko przebieg tego zdarzenia. Wyjaśniał nam go funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji. Posłuchajmy, jak to wyglądało. Autobus komunikacji miejskiej linii 124 wjeżdżał na pętlę autobusową na peron numer 2. Tam na tym peronie, na przejściu dla pieszych, potrącił tą kobietę. Następnie przejechał dalej, uderzył w bariery energochłonne, bariery odgradzające chodnik od jezdni i od pętli. Wjechał częściowo na jezdnię Alei Krakowskiej w kierunku Raszyna. Następnie, powracając na tą pętlę, uderzył w słup latarni ulicznej, która przewracając się uderzyła w autobus komunikacji miejskiej, również linii 124. Przyczyny samego zdarzenia na ten moment są nieznane. Jedna hipoteza to ta mówiąca o samej usterce technicznej, druga o zachowaniu kierowcy, który albo mógł zemdleć, czy też w jakiś sposób doznać szoku termicznego w wyniku wysokiej temperatury. Inna mówi o tym, że ten szok mógł być spowodowany zachowaniem bezpośrednio po potrąceniu 67-letniej kobiety. Wiemy na pewno, że kierowca był trzeźwy, ponieważ był badany alkomatem, który nie wykazał żadnej obecności alkoholu we krwi kierowcy, ale jego przesłuchanie, wynik tego przesłuchania poznamy dopiero za jakiś czas, podobnie jak pierwsze ustalenia warszawskich policjantów.